To, co zrobiła dzisiaj pani premier Ewa Kopacz, to jest nie tylko zdrada Polski, ale to jest także zdrada naszego regionu. Wszystkie kraje Europy Środkowej miały tutaj jeden front w sprawie uchodźców. Chodziło o zabezpieczenie własnych granic, o zabezpieczenie własnych obywateli i o sprawienie, by społeczeństwa, które nie są aż tak znowu bogate, nie musiały płacić za obietnice niemieckie. Wszystkie kraje oprócz Polski głosowały dzisiaj przeciwko narzucaniu kwot uchodźców, tylko Polska zagłosowała za. Innymi słowy, tylko polski rząd zdecydował się zagrać wbrew interesom obywateli swojego regionu. I oczywiście wiadomo, że wynika to z niemieckiego zlecenia. Chodzi o to, żeby zrobić dobrze panu Tuskowi. Niestety zapachniało Monachium.